Magiczny i dziś chciałbym Was zaprosić na następny odcinek z cyklu Zagrajmy w RimWorld. A w dzisiejszym odcinku, w pierwszej kolejności, chciałbym... Jest to 60. odcinek, więc pomyślałem, że w tym odcinku zrobimy sobie nową kolonię, ale przez nową kolonię mam na myśli... O, wejdźcie tutaj, nie ruszajcie się. Idźcie po prostu, o. I teraz tak, zastanawiam się, gdzie umieścić kolonię numer 2. Piaskowiec, łupek, raczej nie. Łupek, łupek, granit. Marmur, granit. Ha, to wydałoby się dobrze i będzie droga, więc będzie blisko. Więc tak, myślę nad tym, żeby zrobić drugą kolonię tutaj na tej mapie i zrobić ją dokładnie tutaj. Wyślę tam jednego z droidów rolników, przynajmniej dwa droidy bojowe tak dodatkowo. Tonego z całym tym jego zwierzyńcem oraz parę kolonistów, żeby rozpocząć start. Już nie zrobię takiego błędu jak tu, że medyka jakiegoś beznadziejnego dałem, tylko damy kogoś faktycznie, kto jest w stanie leczyć. No to on na przykład leczy, więc nie będzie problemu. Damy jakiegoś budowlańca. Roy, nie, Roy nie, Roy jest od handlu też, to nie. Ale Amy jak najbardziej, kogoś od górnictwa, niech będzie to najprawdopodobniej zostanie wysłany Spider. O, leśniczy, no to będzie droid, więc to nie będzie problemu z tym. Nawet dwa wyślę. A pozostali, no jakiegoś rzemieślnika i tu myślałem nad Glacem. Więc... myślę, że jeśli nie pomieszam czegoś przy tworzeniu karawany, czy... O, mistrzowski przedmiot. To myślę, że jak najbardziej wyślę taką ekipę. Póki co czekamy, aż wrócą. Za radą z komentarzu pod ostatnim odcinkiem zainstalowałem sobie tego moda. Ja tylko znajdę, jak się on nazywał. Housekeeper Assistant Cat. Tak, tak, wiemy, mistrzowskie przedmioty. I nie wiem, czy on mi się przyda, natomiast na pewno, jeżeli będzie taka możliwość, będę chciał go spróbować i zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak, więc póki co czekamy, aż karawana wróci, bo i tak nie chciałbym wysyłać dwóch naraz. Jeśli chodzi o naszą świątynię z któregoś tam odcinka wcześniejszego, no to... Nie uwijają się, a tu jeszcze wciąż jest aktualny promień 08, więc no trochę minie, zanim tak naprawdę to zostanie ukończone. Ale myślę, że wyjdzie dość ładnie. Przydałby się ławy zamiast krzeseł, no ale powiedzmy, że krzesła też mogą być. Zastanawiam się tutaj, żeby zrobić tak jak tutaj miałem wcześniej. Taką salę do zabaw, taką jadalnię, zrobić drugą tutaj, żeby po ślubie od razu mogli się tutaj przyjść, napić. Tu jeszcze nie jestem pewien, czy tu, myślę, że daje, że chyba raczej tu. Zbudujemy sobie cmentarz. A tutaj co jest? Bogata gleba, bardzo jasne, popiół. A tutaj coś wybuchło. Już nie pamiętam nawet co. Tutaj się nam bronie niszczą, te biokodowane. Zaraz wszystkich się pozbędziemy. I nie będą nam zalegać. Normalnie bym je wykorzystał, dał któremuś z kolonistów. No ale... Small Ruin. A sprawdźmy je sobie. Zobaczymy. O, cześć. Okej. Są osiołki. A... Tu miały być ruiny. Tak. Widzę, że tak średnio. Dobra. Obszar 1,
zwierzęta do obszaru 1. Meble. Póki co miejsce do spania. Tu. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery potrzebujemy, dobrze? Miałeś coś ciekawego przy sobie? Biokodowane, to nawet nie chcę brać. Widzę, że ci uciekają. Jeżeli to są małe ruiny, to faktycznie są małe, bo nic więcej tutaj nie widzę. Czyli jestem rozczarowany tymi małymi ruinami. Mięso zgniło? Dlaczego? Ja tu mam dziurę. I dlaczego zabronione? Dopuść. Ty mi jak najszybciej to zbuduj. No, tobie już ściągnąłem ograniczenia? No to właśnie ściągam. No ty nie masz co robić? Ty się nudzisz. Ha. Grace. Dobra, zaraz się tobą zajmiemy. Zróbmy tylko... Czy na przykład znajdują się wrogowie? Aha. Śmierć za 5 godzin. Może nawet weźmiemy go do niewoli? No, poza tym to raczej nikogo. Dobra, a teraz? Teraz już możemy tutaj zrobić karawanę? Możemy. O! Tutaj, akceptuj. I teraz tak, przechwyćmy go. Przedmioty. Zobaczmy, co ciekawego. Biokodowany to nie chcę. Sztucer, biokodowany. O, ten jest niebiokodowany, to można sobie wziąć. Tak, te też można wziąć. Karabin też. A poza tym nic ciekawego. Jedzonko można wziąć. Leki też się zawsze przydadzą. Dobra, to lecimy dalej. Dobra, to my w takim wypadku ja postaram się stworzyć tą karawanę jak najszybciej. I widzimy się, jak już będzie wyruszać. Jeszcze chyba nawet nie są na miejscu. Tak, idą jeszcze. I zostaliśmy zaatakowani. Przez rój cyborgów. Tu jeden, a tu drugi. Ojoj. Dobra. To się bronimy. Wszystkie zwierzęta. Tu. Jezu, ile ja was tutaj mam. Dobra. Mogłybyście też się zająć obroną. Dobra, to robimy w ten sposób. A, jeszcze tutaj ograniczenia do bezpiecznej strefy wszystkim. Wszystkim. Dobra, i teraz tak. Na pewno wszystkie droidy bojowe. Czyli wy. Tu. To mi włączyć. I na wszelki wypadek to mi włączyć. No, to wygląda jakby to tutaj wylądowało. Dobra, przyspieszmy sobie troszkę. Widzę, już wszyscy wracają. Okej, okay. Aha, Amy chciała nas opuścić. Jeszcze plaga. Wow. Niedobrze, że tu. Jezu, dlaczego? O, choroba. Dobra. Idziesz to włączyć? Idziesz to włączyć. Dobra. Tony. Gdzie ty jesteś? Jezu, nie widzę cię. Tu. Tu. Mi szybko. Teraz tak. Wy... Nie walczycie, więc idźcie mi tu. Wy możecie walczyć. Wy możecie walczyć, to idźcie mi tu.
Z tobą póki co na wyjątek. Nie, najpierw to. Potem to i potem to. Roy, wiem, że was budzę, przepraszam, ale musicie mi tutaj przyjść. A Tony, gdzie jesteś? Tony musi tu. Dobra, zobaczmy. A tu są i wszystkie na bliski kontakt widzę. Tutaj widzę kolejny rój. No, od groma was tutaj. Oj, kolejnego dzika straciłem. Raz, stań mi tutaj. Jeszcze plaga się pojawiła. Najgorsze jest to, że plaga pojawiła się też tu. To jest bardzo niedobrze. Ho, ho, ho. Trzeba będzie to załatwić za chwilę. O, tutaj widzę, już strzelają. Aha, bo oni ominęli mi to. Wycofaj się. Dobra, ale moja automatyczna obrona daje radę, na szczęście. Dobra, to trzeba je tutaj przywołać jeszcze raz. A ty. Teraz powinny się zainteresować Battle Droidem jedynką. A dostałeś? A pewnie od stamtąd. Widzę, że... O, drzwi się zamknęły, czyli droidy idą tędy teraz. Tutaj widzę jeszcze część spóźnialskich idzie. Na szczęście tego muru mi nie uszkodziły. Bo są zainteresowane tym oto tu droidem. Dobra. Dobra, i ty będziesz w razie czego mógł się wycofać. Dobra, przyspieszmy to troszkę. Moment, a wy co tutaj robicie? Jezu, ci mi świątynię niszczą. No co za chamstwo i drobnomieszczaństwo. Gdzie dzik? Aha, tutaj. No niestety. No co za... No jak tak można? Dobra, myślę, że możemy wam ściągnąć to, bo widzę, że sobie radzą. I wam też. Nie przebiją się przez naszą obronę. W międzyczasie droidy was wyślę. Tutaj, czy na razie nie? Tutaj widzę, jeszcze idą. A to im chwilę zajmie. No dobra. To uporam się z tym problemem i idziemy do robaczków. Jestem z powrotem. Udało się roboty wszystkie powybijać, wszystkie androidy. I teraz czeka mnie trudniejsze troszkę zadanie. Muszę pootwierać wszystkie drzwi tutaj. Wybić to, co jest tutaj i następnie pozamknąć te wszystkie drzwi z powrotem. A w tym celu będę potrzebował, żeby któryś z droidów, możesz być ty, weź sobie, proszę ja ciebie, zapalającą i podejdź mi tutaj, będziesz potrzebny. Póki co trzeba otworzyć drzwi, żeby te robaki mogły wyjść. Jak już ich tu nie będzie, bo tutaj widzę, się przebijają, to będzie można zapalić tu
uciec i spalić je wszystkie tutaj, zostawiając jednak tu albo tu. Jeszcze nie zdecydowałem się gdzie. No, to będzie bardzo ryzykowne, gdyż boję się, że ten droid może ucierpieć. No. Mocno oberwałeś? Nie. A idzie dobrze, idzie bardzo dobrze póki co. Tylko teraz zdałem sobie sprawę z jednego problemu, który tutaj będę mieć. Będzie się ich trzeba jak najszybciej stąd pozbyć. No, tu mi nawet zaczęli niszczyć. Ech. Dobra, dobijcie mi to. Dobra, aut mi stąd. Teraz tak, ty. Pozwól na zamknięcie. Polecenia dopuść. I teraz mi to zbierzcie w Trimiga. Aha, bo wy jesteście poza tą strefą. Dobra. A ty jesteś też poza bezpieczną strefą? A, bo ja cię przyniosłem na dół. Dobra. Oj, nie skończy się to dobrze. No, przebiły się. Dlaczego odchodzisz? Ty też? Dobra, zawracają, dobrze. Gdy aktywnie nie będą zamykać, dobra. A to mi na razie w ten sposób, bo ty musisz tutaj podejść. To już można przestawić. I uciekaj. Zamykamy. Dobrze. Wy mi stąd też na razie out.
Dobra. Trochę mi tutaj poburzą. Dobrze, że gasić nie umieją. Większość drewna mi tutaj powybijały. Oj, niedobrze. Widocznie za małą salę zostawiłem. Jak na ten poziom trudności. O, tu się jeszcze zaczęło palić. Dobrze, jaka temperatura, ale temperatura bardzo wolno wzrasta. Przyspieszmy to troszkę. Tu się palą. Ale czy wystarczająco? Tu się pali, to się zapali. No dobra. Jestem dobrej myśli. Liczę, że się nie przebiją, aczkolwiek dużo do napraw będzie. Jaka temperatura? Już dostajecie obrażeń? Lekki. No, tutaj będzie trochę do naprawy potem. No i tak miało być. Miała być nowa kolonia, a skończyło się na dwóch rojach. Robaczków i cyborgów. O, tutaj mi zaczęli widzę kopać. Trzeba będzie znowu załatać. Ściana z marmuru tutaj jest? To nie moja. Jak tam poważny. Uuu, niedobrze. Chyba się przebiją. Dobra, zróbmy w ten sposób. Weźmy droidy bojowe. I teraz tak, wystańcie mi tu. Ty tu, a ty co masz? Niech będzie tu. Tak, na wszelki, gdyby się jednak przebiły. No bo widzę, że blisko mają. Całe ostatnie drzwi. No i się przebiły. Gdzie z gniazda nic nie zostanie. Ale widzę, że przynajmniej część robaków wyszła. Tak, gdzie idą? Tu. Dobra, to w takim wypadku... Tu. 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 A ty po prostu stań sobie tu. Albo od razu tu. Trzeba je zachęcić, żeby tutaj przyszły. A dlaczego to jeszcze nie jest włączone? Włącz mi to, w trymiga. Tutaj widzę, gniazdo się już pali.
ale wciąż pozostały. Dobra, myślę, że możemy droidy przenieść tu, żeby nam wybiły te resztę robaczków, które tutaj są. Dobra, wycofać się. Tu zostańcie. Tu już raczej tego nie przejdą. Tu mi się widzę, próbują przebić. Tu są jeszcze dwa, to te se nie mogą niszczyć. Dobra. Ograniczenia, wracamy do bezpiecznej strefy. Tego mi nie zamykać. Pozostaw otwarte, dobrze. I kto jeszcze został? Tu widzę, idzie jeden. Tu dwójka idzie. A, bo tu mi rozwalili. Ojej, niedobrze. Dobra, nie ma co czekać w sumie. Tu mi zostało jeszcze parę, tu jest jeden. Dobra. Dobra, to dobijemy do końca te robaczki, naprawimy uszkodzenia, które nam spowodowały. I już mam nadzieję, w następnym odcinku będziemy będziemy tutaj zakładać nową kolonię. No, ja w każdym bądź razie bym wam chciał bardzo podziękować za oglądanie. No i do następnego. Mówił do was Runiczny. Trzymajcie się ciepło. Cześć.